Cześć! Dziś pokażę Wam, jak przygotować pyszną zupę gulaszową. Taką, którą znamy, taką, którą uwielbiamy. A więc zaczynamy. Zobaczcie, ja tutaj mam taką wołowinę z tłuszczykiem. Taka najlepsza. I kroję w kostkę. Jeżeli ktoś nie chce używać wołowiny, może użyć wieprzowiny, na przykład karkówkę. Pokrojone mięso musimy teraz przyprawić. A przyprawiał będę solą i świeżo roztartym czarnym pieprzem. Słuchajcie, nic więcej do samego mięsa sypać nie musimy. Ono i tak nabierze dużo smaków z samej zupy. Rozgrzewam garnek, do którego wrzucam smalec. I słuchajcie, ja używał nie będę wędzonej papryki, tylko dodam kawałek wędzonego boczku, którego pokroję teraz w plastry. Chodzi o to, żeby nadać mojej gulaszówce pięknego aromatu. No i boczek mamy zrumieniony, więc go wyjmujemy z gara. Zobaczcie. Ale nie wyrzucamy, on się przyda. Teraz na rozgrzany tłuszcz wrzucamy kawałki wołowiny. Mięsa przez chwilę nie dotykamy, niech ono się zrumieni. W tym czasie pokroję 4 średniej wielkości cebule. Przemieszam mięso. Spójrzcie, jak się pięknie zrumieniło. I o to w tym wszystkim chodzi. Teraz wsypię czubatą łyżkę czerwonej, słodkiej papryki. I niech się to podsmaży. Papryka nabierze większego aromatu. Cebulę mam pokrojoną, więc możemy wrzucić ją do garnka. I niech się chwilę podsmaża, ja w tym czasie pokroję warzywa, to znaczy kilka marchewek, pietruszkę, paprykę i czosnek. Teraz czosnek, którego za chwileczkę dodam. Będę dawał tylko paprykę czerwoną. To znaczy tylko czerwoną. Tu mam jeszcze ostre papryczki. Spójrzcie tylko, co tu w garnku się już dzieje. I teraz, gdy cebula zmiękła, dodajemy trochę czerwonego wina. Ale nie za dużo. To jest czerwone wino wytrawne. Poczekajmy chwilę, niech ono odparuje, niech ono się zredukuje. Dobra, możemy dodać czosnek. Podsmażam jakieś pół minutki. Dodaję koncentrat pomidorowy. Chwilę podsmażam i możemy wrzucić warzywa. Dodaję liście laurowe, ziele angielskie, chminek. Jeżeli ktoś chce, może rozetrzeć pieprz. Oregano. I wszystko zalewam wodą. Dusił to będę około 2 godzin, ale po godzinie
dodam ziemniaki. Przykrywam, zmniejszam płomień i czekam. Teraz możemy posolić. Wrzucam pół łyżki soli. Przykrywam i na malutkim ogniu gotuję kolejną godzinę. Nieważne, jak się pyry rozgotują. O to chodzi. A ja biorę się teraz za zrobienie klusek. Do miseczki wbijam jedno jajko. Dodaję dwie łyżki kwaśnej śmietany. Szczyptę soli. I szczyptę pieprzu. Połączmy jajko ze śmietaną. I stopniowo dodaję mąkę pszenną. Myślę, że taka konsystencja jest ok. Tak jak nalane kluski. No i zupa prawie gotowa, więc teraz czas na kluseczki. Spójrzcie tylko, a jak cudownie pachnie. I kładziemy łyżką. Jak kiedyś nasze babcie. Wielkość dowolna. Na koniec dodaję boczek, ten, który obsmażyłem na samym początku, tylko go pokroję na drobne części. I posiekaną natkę pietruszki. Poczekam 3-4 minuty i będziemy próbowali. Jest kolorowa, bardzo apetyczna, pożywna. O, jak pachnie. I na górę kleks śmietany kwaśny. Wow. Po prostu petardina. Niesamowita. No a ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Niesamowita jest to.